Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro. Witam was w sumie takiej chyba prezentacji, bo nie wiem dokładnie na ile ta gra jest skończona. Witam was w Chocolate Factory Simulator. Gra, która dopiero tak naprawdę wychodzi i zostałem zaproszony do playtestów, więc myślę, że od razu chciałem wam to pokazać. Wydaje mi się, że będziemy tutaj produkować własną czekoladę, własne wyroby czekoladowe. Ale myślę, że więcej dowiemy się już po prostu w grze, żeby wam nawet nie spoilerować. Po drugie, nawet sam nie wiem dokładnie, o czym to jest. Kiedyś tam gdzieś mnie to zainteresowało, gdzieś mi to wyskoczyło, zainteresowało, dołączyłem do playtestów. No i jakoś tak się ułożyło, że udało mi się dostać do takiego pseudodemka. Więc moi drodzy, no widzicie, gra jest w języku polskim, co jest bardzo ciekawe. W ogóle mam chyba dwa języki w tej chwili, angielski i polski. Miło, bardzo miło. Hala produkcyjna. Pierwsze kroki. Witamy w manufakturze czekolady. Witaj w swojej własnej manufakturze czekolady. Włóż pyszne słodkości o różnych wymyślnych wzorach. Sprzedawaj je klientom, z których każdy ma swój własny gust i wymagania. Rozwijaj swój warsztat i stań się marką znaną na każdym statku powietrznym. Ło, ale optymalizacja to tu kuleje strasznie. Ło, Jezu. No dobra, to już widać optymalizację, dziękuję. Okrutnie. Mega okrutnie. O, będę musiał chyba zjechać z detali. Niedobrze. Niedobrze. Nie ma tutaj 60 FPS-ów na pewno. O, teraz też nie. Jaja. Totalne jaja. Może mam więcej kolorzy, no bo nie wiem, po prostu jakoś, nie wiem, dam na średnią, no bo naprawdę... No to by było aż dziwne. Nie, no też nie widzę różnicy. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No na najniższych działa to, ale no nie, no ludzie, kurwa, przecież to nie jest jakaś super wymagająca gra, no bez żartów, proszę. Bardzo wysokie. Nie wiem, cienie wyłączmy? To cienie jakoś są niezoptymalizowane. A żeby aż tak? Matko. Niskie. Zobacz, nawet na niskich te cienie są jakoś zbugowane. Z nimi coś jest nie tak. Z nimi coś jest nie tak, więc no moi drodzy, gramy bez cieni. Nie wiem, co się z nimi dzieje. No jest różnica diametralna, naprawdę diametralna. Też jeszcze to nie chodzi jak powinno moim zdaniem do końca. No dobra, mniejsza większość. Przyjmij zamówienie. Użyj telefonu, aby przyjąć zamówienie klienta. Cześć. Nic tak nie rozpala apetytu na czekoladę jak długa podróż. Proszę, przyjmij moje zamówienie. Czekolada, trudność łatwa, czekolada gorzka. Utemperowany tak, skrystalizowany tak. Typ produktu, tabliczka czekolady, jakość podstawowa, waga w sumie 100 gram, ilość 1. Dobra, Mr. Hawk. Świetnie, czekam zatem na realizację zamówienia. Spektakularna wiadomość, czarodnieku. Otrzymaliśmy nasze pierwsze zamówienie. Idź po składniki, abyśmy mogli rozpocząć nasze pierwsze działo. Pamiętaj o czymś coś, nie wiem. Ła, no ale no, naprawdę, optymalizacja, moi kochani, kuleje strasznie. Kuleje strasznie. Mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób poprawione. Dobra. Musimy iść tu. Magazyn. Potrzebujemy tak. Torbę z kakao w proszku. Prawym podnosimy. Przesypywanie. Trzymając składniki, wejdź w interakcję z pojemnikiem, do którego chcesz je wlać. Użyj myszki, aby dostosować prędkość wlewania. Im wolniej wlewasz, tym bardziej precyzyjny będzie pomiar. Podnieś słoik z kakao. Poleć robotowi. Podnieś. I co okazałem mu? I coś to zadziałało? Chyba nie. Zanieść ten przedmiot do. Też się nie da. Dobra, idziemy najpierw przysypać. Tylko gdzie ja mam to sypać? Tu? Duża miska. Typ. Dodaj kakao do garnka 40 gram. Gdzie jest garnek? No widać, że coś tu kuleje, jak się w tą stronę patrzymy. Nie wiem, co się dzieje. Duża miska, ale to nie jest garnek. Nie wiem, mogę to rzucić? Mogę. Ten tutorial jest trochę chyba wyjechany. Op. I cukier, tak? Gdzie jest garnek?
Tu jest garnek, dobra. Dodaj kakao do garnka. 40 gram. Jezu, naprawdę coś tu się dzieje z tą optymalizacją. Tutaj kapuje, tak to robimy. Dobra, 40 na 40. Dodaj masło kakaowe do garnka. Masło kakaowe było tu. Tu miało być 40 gram również. Dobra. Działa. I dodaj cukier 20 gram. Ej, ej, halo. Raz jest 100 gram. Fantastycznie. Nadszedł czas, aby włączyć maszyny. Włącz piec, aby go zasilić i poprowadź coś tam. Za szybko. Worek węgla. Weź. To musi być akurat ten worek węgla. Maszyny potrzebują zasilania. Twoje maszyny potrzebują pary, aby móc pracować. Aby wytworzyć ciśnienie, wsadź trochę węgla do pieca. Okej. Tutaj jest piec. Okej, moi drodzy, przepraszam was za lekkie cięcie, no ale niestety czasem tak wychodzi, że... Oj... Przyjeżdża jakiś klient, czy ktoś po prostu ma interes do mnie i niestety, ale biorę mierniczek w rękę, no i muszę iść i pomóc. No niestety tak to jest. Oj, żywot, informatyka, elektryka w domu. Dobra, otwórzmy drzwiczki. W ogóle, zobaczcie, nie pokażę wam tego niestety, kurde. Mam już ponad 2 godziny w tej grze, bo zostawiłem na awku. Włóżmy to do pieca. Okej. Okay. Potrzebujemy donieść 3 torby węgla. Ale naprawdę, optymalizacja jest tu koszmarna. O! A, chyba znalazłem pewnego buga. Nie, niestety, jednak nie. Niestety, jednak nie. Dobra, jeszcze jedno. W ogóle tu się skakać nie da. To jest bardzo przykre, więc... Wydaje mi się, że z tej gierki, dopóki nie naprawią temat optymalizacji, niestety, ale zrobimy tylko jeden odcinek. Także bym tylko pokazał mniej więcej, z czym to się je. Dobra, pociągnij za rozrusznik pieca. Wow, czołg. No. Dobra. Rozumiem. Piec został odpalony. Ustaw zawór podgrzewacza na optymalny poziom 60%. Nie wiem, okej. Podgrzewacz na 60. Dobra. Zrób płynną czekoladę. Musimy podnieść to i postawić na podgrzewacz. Uruchom podgrzewacz używając zaworu. Na 40-55 stopni. Ten krok jest kluczowy, czekolada jest niezwykle delikatna i należy obchodzić się z nią z najwyższą ostrożnością. Okej. Jest jakiś termometr? Coś jest. Puszczmy dalej. Leci szybciej. 50%. Teraz zapierdziela. Dobra, setka. Ale pięknie grzeje. Tylko tam jest jeszcze wymieszaj za pomocą szpatułki. Tak ze 37-38 stopni ustawimy, co? Dobra. Coś mi się tutaj nie pokazuje teraz zbytnio. Ile mamy? 48. No tak myślę, że z 50 może być śmiało. Lekką ręką. Szpatułeczka. Podnieś. Mistrzu, temperatura składniku jest zbyt niska. Pamiętaj, że najlepiej jest ją umieszać, gdy ma pomiędzy 40 a 55 stopni. Dobra, ale teraz już jest git. Patrz jak szybko. Pięknie, ładnie.
Paniale, stworzyłeś idealną płynną czekoladę. Teraz znaczy czas, aby uformować się w tabliczkę czekolady. Upuść. Hop. Podnieś. I co, i nic? Wyłącz podgrzewacz, okej. Otwarte na 0%. Zamknij zawór zasilający podgrzewacz. Dobra. Ustaw zawór prasy na optymalny poziom 60%. Nie możemy mieć to i to? Wybierz kształt czekolady. Prasa. Panel wyboru formy. Czekoladowe kostki. Od pracy są ustawione czekoladowe kostki. Ok. Otwórz prasę za pomocą kołowrotka. Wow, jak fajne. Dobra. Przelej pełną czekoladę z garnka do formy prasy. 90 gram. Dobra. 90 gram. O nie, więcej będzie. Niedobrze. Zamknij pracę, uruchom pracę i poczekaj, aż zakończę pracę. Zajebiście. Zamknij włas prasy. Dobra. I czekamy, aż zakończy pracę, tak? Prasa zakończyła pracę. Mamy to? Pusty. Co tu się odwala? Halo, przepraszam bardzo. Coś się zepsuło. 9 gram czekolady. Coś zepsułem. Coś zepsułem. Ale jaja. Zepsułem czekoladę. Niedobrze. A, tutaj to było. Ja to wyrzuciłem chyba. Ja to chyba wyrzuciłem. O nie. O, weź to upuść. Otwórz książkę. Ja mogę to jakoś wyrzucić? A? No ale tu jest pusty. Zepsułem. Dobra, jeszcze raz. Zamykamy zawór. Otwieramy go tutaj na 60%. Dobra. Bierzemy garnek, już teraz sami to robimy po prostu, wiecie. Sami już to zrobimy, tylko bym chciał to wylać. Rzuć. Czemu tego nie mogę wylać? Dobra, mamy puste. Nie wiem jak to potem wylać, ale okej. Ile tam było gram? Otwórz książkę. Fundusze są główna, zamówienia. Ohoho, gorzka czekolada. Przepisy. Kakao 55, 54, 35. Jak to oblicz? Czekolada mleczna, czekolada gorzka. Wow, dobra, tutaj jest oblicz. Jedna tabliczka czekolady, potrzebujemy 32, masa kakaowa. 100%, niech będzie. Szybki przepis. Tutaj jest. Od 32 do 55. Można mniej dać. Damy 50. Damy 50. To jest kakao w proszku. Teraz damy 51. Ej. Dobra. 51. I cukier damy... D30? Ja wywaliłem cukier. Tu jest cukier. Torba cukru. D30 gram. I odstawimy jak człowiek, a nie będziemy rzucać. Dobra. Co tam się dalej robiło?
Moździerz raczej nie. To musimy roztopić to, tak? Ze 100% damy. 20 stopni. Dobra, nagrzewa się ładnie. Uuu, jak teraz poszło. I myślę, że do 50 stopni możemy to nagrzać. Lekką ręką. Do 50 stopni, lekką ręką. No tak to ogólnie całe to projektowanie tutaj tego wszystkiego naprawdę jest spoko, ciekawe. Ale wydaje mi się, że na dłuższą metę może być upierdliwe. Dłuższą metę może być upierdliwe. Dobra, i zmniejszymy tak na 25%. 51. Nawet można na mniej jeszcze. Z 10% gazu. O, jest elegancko. Dobra. Majtamy, 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 majtamy. Ładnie to działa. Nie wiem, czy czekolada się nie zjebała. Podnosimy. To miało być 100 gram, tak? Dobra. Teraz tak, tu zamykamy. Maszyna podgrzewa jest przeładowana. Krytycznie przeładowana. O nie, zaraz mi to wybuchnie. Na zero. Miało być na zero. Jakie tam wydarzenia się dzieją? Otwarte na 0% i tu na 60%. Szybko, póki mi czekolada nie wysygła. Dobra, wybrana. Kostka, pyk. Zamykamy ten grajdą. I odpalamy jeszcze raz. Teraz się musi udać, no nie ma innej opcji. A tu będę zlewki wywalał tej czekolady. 9 gram, to będzie 18. Mniej więcej nawet, 40 gram, jakim cudem? Cóż za perfekcyjna, doskonała tabliczka czekolady. Żaden nosiciel ciała nie będzie w stanie oprzeć się takiej słodkości. Nawet mnie kusi, by wziąć kęsę, ale niestety jestem robotem. Dobra. Otwieramy to. No i jest tabliczka czekolady. Ustaw zawór maszyny pakującej na optymalny poziom 60%. Czyli tu zamykamy. O. To nie jest taki optymalny w sumie. A, bo to nie to. Kurwa, co ja robię? To nie to. Zawór 60%. Dobra. To jest zamknięte. Połóż tabliczkę czekolady na strefie pakowania. What? To czemu mi zniknęła tabliczka czekolady? No kurwa, nie żartujcie sobie teraz ze mnie. Zajebali mi czekoladę. Dopiero... A nie, dobra, jest tu. Ale jej nie wezmę. O, może. Pierdziele. Dobra, no trochę bugów tu jeszcze jest. Poczynam pokojące miejsce na czekoladę. Dobra. Mam jakieś wzory. Proste pudełko. Uruchom maszynę pokojącą i poczekaj, aż zakończy ona pracę. Hop. Wspaniała. Mamy tabliczkę czekolady gotową do pożarcia. Pozostaje tylko dostarczyć ją naszemu klientowi. Udaj się na balkon, aby wezwać coś tam, coś tam. Za szybko. Strzykawki, u ja pierdziu. O, ładnie tu. Naprawdę industry town. Sporo budynków jest przekopiowanych po prostu. Dobra. Maszyna sprzedająca przycisk startujący. No. Leci w świat.
Coś nie działa? Coś nie działa? A, dobra, działa jednak. Leci Zeppelin. Ciekawe. Nas przypieprzy w coś. Pyszne, dziękuję. Mr. Hulk. Twoja reputacja wzrosła o 50. Twoja obecna reputacja wynosi teraz 80. Tak, trzymaj. Ach, pierwszy zadowolony klient. To powód do świętowania, ale nie możemy spocząć na laurach. Utrzymanie naszego warsztatu w dobrym stanie jest tak samo ważne jak tworzenie czekolady. Czas na naprawy. Dobra, tu jest jakiś klucz. Dokręć wszystkie luźne śruby w prasie. Mhm. Od razu jeszcze widzę, że jest symulator mechanika. Że chodka to taka lipna trochę. Jezu, ile tu było śruby rozebranej. Dobra. Dokręcone. Czy te śruby były już wcześniej takie rozjechane? Dobre pytanie. Hopsa, 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 hopsa. Żeby wszystkie naprawy tak wyglądały, to by było dobrze. To by było dobrze. Poleć robotowi. Robota nie ma. Robot ma w dupie. Za tyle myszki nie ma. Jeszcze wiecie, ja mam tutaj dwie myszki podłączone. Mam jedną obok drugiej, bo tak jak teraz słyszycie myszkę, to tak ona delikatnie tylko klika, a to jest moja normalna myszka SteelSeries. Zobaczcie, to jest różnica. To jest myszka, która klika, a to jest myszka, która klika, ta cichutka. Tylko ta cichutka jest o tyle gorsza, że mi się po prostu nią ciężej tutaj ślizga, bo to jest ogólnie Genesis Silent Gaming Mouse Xenon 220. No i jest taka dosyć słabo ergonomiczna. I przerywa jej chyba przycisk ten pierwszy, taki ten przedni. Ten LPM tak zwany. I tutaj po prostu muszę mocno maszować ten przycisk, żeby nie rozłączyło mi podczas naprawiania. Dobra, kluczyk tu. Dzień dobry, mam ochotę na czekoladę. Musi zapewnić mi przytomność przez kolejny dzień pisania. Musi mi dać niezłego kopa, proszę. Czekolada, tabliczka czekolady, typ czekolady, czekolada mleczna. Dodatki migdał 20 gram, jakość podstawowa. To jest 100 gram. Spoko. Cudownie, pospiesz się, proszę. Mamy migdały. Podnieś moździerz. Użycie moździerza. Za pomocą tłuczka do moździerza ucieraj składniki aż do uzyskania pożądanej gęstości. Dodaj do czekolady. Utarte składniki dodaj do czekolady. Pamiętaj, że idealna czekolada waży 100 gram. Przykładowo, jeśli chcesz, aby twoja czekolada miała 20 gram orzechów, musisz do formy prasy wlać 80 gramów płynnej czekolady. Tylko to było logiczne. Migdał 20 gram. Dobra. Dolo. Utrzyj migdały do konsystencji drobna. Klikamy. Grubsza. Matko i córko. To będzie roboty. Średnia. I będzie teraz chyba drobna. Nikt nie lubi żyć w brudzie. Użyj sypu na śmieci, aby pozbyć się pustych opakowań lub zawartości naczyń. Dodaj kakao do garnka. Dodaj masło kakaowe do garnka. Garnek. Nie, tu mam czekoladę. 21 stopni, co prawda. Już zastygła pewnie trochę. Tak, zastygła. Ale nie, no jeszcze na razie nie będę tego garniał w ten sposób. Gdzie jest mój garnek? Garnek mi zajumali, no. Ktoś z was widział mój garnek? To jest mała, okrągła miska, duża miska.
Zajomali mi garnek. O ja pierdzielę, no czy ja go odstawiłem gdzieś w jakieś głupie miejsce? No wątpię. Wydawało mi się, że raczej garnek odstawiałem na jego, że tak powiem, miejsce, ale chyba nie. Gra ma lekkie problemy z znikającymi przedmiotami, no i co ja teraz zrobię? Jakiego garnka nie mam? Jest garnek, dobra, jednak go nie odstawiałem. Dobra, to nie wina garnka jednak, hej, to nie wina garnka. Dobra, 20 gram, 20 gram. Tak, tak. I teraz musimy sobie obliczyć 80 gram. Tak? Chyba tak. Ej. I przypnij przepis. 26,43. I musimy 26 gram. Teraz rozumiem, o co tym chodzi przynajmniej. To w ogóle była torba z kakao, okej. 23 gram. Ej, ale czemu to mnie tutaj tak jakieś dziwne wartości pokazuje? Ej, trochę tego nie rozumiem. Trochę tego nie rozumiem, chociaż no dobra, nie dziwię się, że to tak nie działa. Ale czemu mi to nie pokazuje mniej więcej... Myślałem, że 100% to jest 100 gram. I tak sobie to poobliczałem, no ale 80 faktycznie nie może być. 80 faktycznie nie może być. O Jezu. A, i to miała być mleczna czekolada. Nie. Czekolada gorzka? Czy biała? Mleczna czekolada. No dobra, zróbmy tak, jak nam każą. Czyli 23... gramy kaka. O, dobra. 3. Cukru ma być 17 gram. Tyk. Mleko w proszku. I masło kakaowe. Gdzie jest masło? Tu jest chyba. Słoik masła kakaowego. I też 23 gramy. Dobra. I mleko w proszku. Mleko w proszku rozumiem, że jest tu. Butelka mleka? Nie. Cukier? Nie. Kakao w proszku? Nie. Worek węgla poziom trzeci? Też chyba nie. Nugat. Czemu ty nie działasz, nugat? To trzeba pewnie zrobić dopiero. Tu jest syp. Butelka mleka. Mleko w proszku. Typ składnika. To nie jest butelka mleka, moi drodzy. No kurde, butelka mleka to butelka mleka. Coś mi się porąbało z deczka. W garnku przygotuj 80 gram mlecznej czekolady. Aha. No dobra. Zjebałem. No nie, waga w sumie jest 100 gram. Ja to zwaliłem, nie? Tak. Zobaczymy w sumie. O Jezu, bo ja nie mogę go teraz pewnie wywalić, nie? Boże, muszę to wyrzucić. Kurde. Głupie questy. Jeszcze raz. Mleko. Nie, no było do garnka 20 gram. Jebałem to. Jebałem to. 17 gram. Jezu, nie mogę. Ta gra mnie zaczyna irytować. Ta gra mnie zaczyna irytować. Głupie to jest. Głupie. Jeszcze raz. 17? 17. Kurwa, 18 mi wyszło. Nie no. Już teraz chcę to zrobić szybko i mi nie wychodzi. Wiecie, że nienawidzę gotować? To jest jedna rzecz, której nie potrafię robić. To jest gotowanie. Naprawdę. A jak widać, też proporcje nie idą mi w parze. 17 gram jest? Jest. Masło kakaowe 23 gramy.
Prawie jeszcze spartuje mi to. 3,20. Uuu, 0%? A, w sensie, że kakao 0%, okej. Okay. Kakao do garnka 23. Dobra. To jest cukier 17 gram. Dobra, mamy to. O. Teraz tak, 60 trzeba tu ustawić. Optymalnie, optymalnie. Oparty na stówę. Powiedziałbym po migdały, ale boję się... A, w sumie chuj, się spalić. Migdały? Ile jest? 205 zdążę może. Jezu, zjebałem. Do 50 stopni, już teraz pilnuję. Jest za dużo takich rzeczy, wiecie, do manipulowania. Myślę, że to jest troszeczkę za dużo jak na gracza, przynajmniej dla mnie. Jestem pośledzony lekko. I? Ale nie rozumiem, o co z tym chodzi. Przelej płyną czekoladę z garnka do formy. Ale tam z tego co mi wiadomo, to miało być co innego. Coś tu nie działa. Nie wiem, czy mi się węgiel nie skończył przypadkowo. No jeszcze jest. Na 30%? Cały czas spada. Coś tu się pojebało. No nie, ta gra ma problemy jakieś swoje delikatne, no. Wyrzuć to. Ja chciałem 30 gram, tu chciałem 20. Nie, nie działa jak powinno. Migdał. Jeszcze gram? 20 gram, dobrze. Czemu tu nie działa? Dane stówę nawet, nie ma problemu. Nadal spada. No co tu się dzieje? Czemu to nie działa jak powinno? Teraz na razie nie odzywam, moi drodzy, bo będę machał myszką. Drobny. Nie rozumiem tego. Dobra. Mamy tą formę. 100 gram, 100 gram. Dobra, zamykamy praskę. W ten sposób, w ten sposób. Tak, teraz musimy to zamknąć. Zamknięte. Zamykamy i ten grajdą. Może mogę to ustawić jakoś na 60 stopni i tyle. 60%, przepraszam. To chyba nie spada. No bo to było na przykład otwarte na 60 i nic się nie działo. Życie utrudnia po prostu. Dobra, lecimy z tym. I przy okazji pozwiedzajmy trochę, bo tu jeszcze trochę rzeczy do zwiedzenia. Jakiś dół. Na górze jest co? Projektant wnętrz, okej. Prasa zakończyła swoją produkcję.
Czyli projektant wnętrza jest po prostu, że możemy sobie tutaj to ogarnąć. Jasne, rozumiem. Mi się wydaje, że gra była robiona w Unity. Dobra, otwieramy to. Jeszcze klatkę. Ładę czekoladę, blisko przy sto... No ma problemy. Ma problemy definitywnie. Jak to brak interakcji? Włączało się tu. Pyk. Podziękował. I teraz idziemy to wysłać, tak? Chyba ta. A, zamknij drzwi. Pyk. Osobiście, jeżeli będziemy robić czekoladę, na pewno w większym garnku. Bo tutaj możemy sobie ogólnie no, więcej tego wszystkiego ogarnąć, prawda? W sensie na raz. Żeby to w misce rozrobić. Ja wrzuciłem całą miskę? Czy on mi wrzucił całą miskę? Nie wierzę w to. Nie mogę nawet zaskoczyć. Panie robot, ja bym cię chciał naprawić. Tak, tak, to jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Mam nadzieję, że wiesz, że przyczyniasz się do wielkiej sztuki. Dobra, koniec wersji demonstracyjnej. Dziękujemy za zagranie wersji demonstracyjnej Chocolate Factory Simulator. Jeśli gra ci się spodobała, zachęcamy do dodania ją do listy życzeń Steam i dołączenia do naszego serwera na Discordzie, gdzie znajdziesz więcej aktualizacji. Niechaj czekoladowy rozkosz niesie się dalej w pełnej wersji Chocolate Factory Simulator. Panowie, wybaczcie mi, ale no nie. To będzie dosyć krótki odcinek, no ale taki wiecie, demonstracyjny. Myślę, że jeszcze masa pracy przed wami. Optymalizacja no jest padaka, totalna. Ja gram na ultra w Cyberpunka. 75 FPS bez problemu. Więc to jest dziwne. Dziwne, że Chocolate Factory to jeszcze demo, to nie jest pełna wersja, to jest demonstracyjna. Gdzie tak naprawdę mieliśmy tylko dwa zadania. No to kurde, co to będzie w głównej, dużej grze? Gdzie będą zadania losowe, będzie dużo RNG i tym podobnych. Się w pale nie mieści, totalnie się w pale nie mieści, co to będzie się działo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może nawet spróbuję coś z tego ugrać więcej, no ale na pewno... Do wishlist na pewno tego nie dołączę, o tak. To nie jest mój typ gry. Za dużo ręcznej roboty. Dużo bugów. No jak na demo, bardzo dużo bugów. Więc no nie wiem, zobaczymy. Na razie nie polecam, zobaczymy jeszcze jaka będzie cena Chocolate Factory. Jeżeli będzie jakaś tam tania, czy jakaś promocja początkowa, być może kupię i sobie ogramy. Do końca. Moi drodzy, tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i cenie filmu. Gra do Shiro, a my się widzimy oczywiście w innych seriach. Jak na przykład z Lorelai, czy innych. No. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!